Cześć, z tej strony Sara Radosław. Dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do kolejnego odcinka z serii Świadomy Inwestor. Nazywam się Sara Radosław i uważam, że dzięki mądremu podejściu do finansów osobistych można uzyskać niezależność finansową. Dzisiaj chcę Ci przedstawić dwie firmy. Dokładnie yourrepair.co.uk oraz 247homerescue. .co.uk. Być może znasz je, być może nie znasz. Jest ich dużo, dużo więcej na internecie. Ja tylko chcę Ci pokazać, że coś takiego jest, bo być może nawet nie wiesz. Nie wchodzę w szczegóły typu, czy to jest opłacalne, czy to jest nieopłacalne. Nie o to w tym chodzi. Rzecz w tym jest, że jeżeli jesteś landlordem w Wielkiej Brytanii, to na Tobie spoczywają pewne obowiązki prawne. Choćby na przykład takie, że trzeba robić sprawdzenie boilera co rok albo instalacji elektrycznej co 5 lat i bardziej szczegółowo to omawiam na szkoleniach. Ale chodzi tu o to, że załóżmy, to jest pewna forma ubezpieczenia i możesz sobie po prostu kupić spokój. I tak jak tutaj widzisz zakładkę Landlordkę, to są dwie firmy konkurencyjne, ich jest dużo więcej, ja tylko daję tu przykład, ponieważ z nimi współpracuję. I chodzi tu o to, że możesz sobie kupić w miesięcznej płatności, począwszy od 11 funtów w przypadku yourrepair. Tak zwane, i tutaj mamy naprawę boilera, gas safety inspection, czyli to co rok musisz zrobić. I jeżeli będzie jakaś tam awaria, to Ci wymienią boiler. Oczywiście są pewne uwarunkowania, że tutaj pisze less than 7 years, czyli nie może być starszy niż 7 lat. I tak. Nie chcę mówić, czy to jest dobre, czy to jest opłacalne, bo jednak co miesiąc musisz 11 funtów płacić. W przypadku najbardziej zaawansowanego abonamentu jest 25 funtów na miesiąc i jeszcze w zależności od tego, czy wybierzesz sobie kontrakt na rok, dwa, czy na 3 lata ze stałą ceną, albo tak zwany, tutaj mamy call out fee, czyli jeżeli na przykład wezwiesz, to na dzień dobry byś musiał zapłacić albo 60 funtów, albo 0, w zależności jaki sobie tu plan wybierzesz. Standardowo zawsze się tu pojawia na 1 rok oraz 60 funtów od 11 do 25. I tak, masz tu różne formy wyboru abonamentu. Jest to dobra sprawa dla ludzi, którzy cenią sobie spokój, święty spokój. Na przykład wiesz, że twoja nieruchomość powiedzmy nie jest świeżo po remoncie, że wszystko jest nówka, wiesz, że tam ma powiedzmy parę lat. I jak już czujesz, że zbyt często dzwonią do ciebie tenanci z jakimiś problemami, że trzeba coś tam naprawić, jakaś rurka cieknie, czy coś tego typu, i ty osobiście się tym nie zajmujesz, zwracasz to na zewnątrz i nie wiem, koszty są już znaczne, no wystarczy taki jeden przyjazd jakiegoś kontraktora i już na dzień dobry musisz bulić tam, nie wiem, 100 funtów przykładowo. No to tego typu wówczas ubezpieczenia mają sens. W jakimś tam sensie. No tak jak widzisz, również jest tutaj elektryka, drożność drur, albo jakiś będzie wyciek. Nawet jak szczury się pojawią w domu, to też ci się tym zajmą. Czy to jest dobre? Mówię, sam musisz sobie na to odpowiedzieć pytanie. Również jest plan dla twojego domu, jakbyś chciał sobie kupić spokój. Albo po prostu zamówić ekipę remontową. Tuż od Ciebie zażyta. Dla osoby prywatnej jest to od 9 funtów miesięcznie. Jest to na pewno dobre dla ludzi, którzy lubią spokój. Konkurencyjna firma 24x7 Home Rescue. Też mają pakiety dla landlordów. Mamy Landlord Cover, który się zaczyna, tak jak widzimy, exit jest od 0 do aż 95, więc troszeczkę drożej tutaj wychodzi i jest po 9,47 na miesiąc. Mamy w tym certyfikat, naprawę boilera i jakiś tutaj mamy serwis. Nie będę tu wchodzić w szczegóły. Mamy tu trzy pakiety, jak widzimy. Najdroższy jest po 14, ale jest troszeczkę mniej możliwości do wyboru. Polecam Tobie to sprawdzić, czy to jest dobre, czy niedobre. No lepiej jak jest Exit 0, ale niestety cena idzie do góry i to znacząco. Również tutaj można sobie zamówić Gas Safety Certificate, jeżeli nie masz jakiegoś kontraktora, który by Ci to robił, zaufanego powiedzmy. Tutaj jak widzisz masz za 75 funtów, więc taka cena standardowa. Również jest tutaj wersja dla tak zwanych domu zwykłego. Wówczas cena jest o wiele lepsza, tym bardziej, że mają teraz promocję związaną z COVID.
19, jak to widzisz, za jedyne 2,47 miesięcznie, zapewne na rok czasu. Jest to dosyć dobre, bo jak zapewne już wiesz, jak już kiedyś miałeś jakąś awarię na mieszkaniu, musiałeś kogokolwiek wzywać, czy elektryka, czy hydraulika, dosłownie kogokolwiek, zawsze musisz zapłacić tylko za to, że on przyjeżdża do ciebie i plus jakaś tam robota. Więc jest to jakieś tam rozwiązanie dla ludzi, którzy lubią spokój. Która jest oferta? Ja tobie nie chcę mówić, która jest lepsza, która jest gorsza. Zostawiam to tobie. Tutaj mamy 30-dniowy, znaczy miesięczny kontrakt. Więc jest to na pewno fajne. Jeżeli masz, ja bym tak powiedział, wszystko nówkę wyremontowane, no to raczej nie ma sensu takiego czegoś kupować. Ale jeżeli masz już stary dom i już zaczynają coraz częściej tenanci do ciebie wyzwania, że coś jest nie tak, to można rozważyć zakup takiego ubezpieczenia. Oczywiście to jest tylko przykład. Tu wymieniam tylko dwie firmy, tego jest dużo, dużo więcej. Po prostu w Google musisz sobie wpisać MR Chance. Tak, tutaj ci zaznaczyłem. Jedna z propozycji Emergency Cover for Landlord lub coś podobnego, różne kombinacje tych słów i tak jak tu widzisz masz bardzo, bardzo dużą ofertę, więc jest w czym wybierać, jest tego naprawdę dużo. A ja ci tylko tu pokazuję dwie firmy. Mam nadzieję, że troszeczkę teraz więcej wiesz, bo wielu ludzi nawet nie wie o tym, że takie coś istnieje, że można sobie kupić po prostu spokój, jak będzie jakakolwiek awaria, bo spotkałem wiele osób, które mówi, że nie chce inwestować w nieruchomości, a bo tam trzeba, tam, bo coś tam tenanci zepsują, będzie trzeba jeździć, naprawiać. Wcale nie trzeba, można inwestować mieszkając w innym kraju, mało tego, możesz nawet kogoś zatrudnić, który po prostu, zatrudnić osobę, są serwisy, które za ciebie przyjdą i zrobić tak zwane sprawdzenie mieszkania, czy jest wszystko ok, czy nie jest uszkodzone, zrobią zdjęcia za ciebie, czy nagrają nawet wideo. I tak tu widzisz, opłacając 25 funtów miesięcznie, dostaniesz pełny serwis na nieruchomości, jeżeli coś by się stało. Więc zawsze są rozwiązania. Kwestia tego, czy chcesz za to płacić, czy nie, ale tak to w biznesie wiadomo, że im mniej na głowie, tym niestety mniej w portfelu. A jeżeli chcesz wszystko na siebie wziąć, to w portfelu zostanie więcej, ale niestety też twoim czasem. Więc dziękuję ci za wysłanie, to był króciutki odcinek, aby ci pokazać, uzmysłowić, że są pewne usługi wspomagające pracę landlorda w Wielkiej Brytanii. Tych firm jest naprawdę multum, rynek jest silnie rozwinięty. I dziękuję ci za wysłuchanie, jeżeli dotarłeś do końca. Bardzo bym prosił o łapkę w górę, o jakiś komentarz, napisz co ty sądzisz, może znasz jakieś ciekawe firmy z lepszą ofertą niż ta jak tutaj jest, mam na myśli dla landlordów, bo niestety dla landlordów ceny są wyższe niż dla odbiorców indywidualnych, więc fajnie byłoby coś poznać nowego, ciekawego i zapraszam cię również na blog moneygrabbing.co.uk i widzimy się już przy kolejnym ciekawym nagraniu. Do zobaczenia!